No, a tak już jest ukończony, tylko jeszcze tutaj, żeby nie było, że wszystko zrobię dla pana Artura, to zostawiłem mu do zrobienia panel przedni. Oczywiście wyślę te wszystkie kratki, wyślę te wszystkie, tą osłonkę czarną, zaraz, momencik. O, krateczki, osłonkę i po prostu trzeba to wszystko powklejać. A tak pracuje ten sprzęt teraz. Jadwiga Ksawery, proszę bardzo. Tylko oczywiście wiesz, ja mam bardzo słabą antenę tutaj. To nie jest antena na 80 przede wszystkim. Całkowicie. Już sobie piszę, bardzo głośno ciebie odbieram. 5-9 z plusami. Stefan Myśmibórz, Stefan Myśmibórz, 84. rocznica przelotu przez Atlantyk samolotu Lituanika, ale to pewnie już słyszałeś. Majk, do ciebie proszę. Okej, Stefan, wszystkie dane mam. Kutachan Myśmibórz, ja mam na imię Przemek. Miejscowość w Łodzimierzu, to są okolice Piotrkowa Trybunalskiego, jakieś 8 km. Tak, a ja jestem... Piotrkowa Trybunalskiego. 5, 9, 20, w tej chwili antena na wysokości 2 metry nad ziemią. Antena od Sibinio na 80. Nawet nie ma co krzyczeć, a może pokrzyczymy, bo tutaj mamy mikrofonik. SP4 SKI, SP4 SKI, Ludwik Olga Tadeusz. Za późno. 7 Maria Stefan, 7 Maria Stefan. No, chyba mu trochę przeszkodziłem. Dużo mocy nie ma ten sprzęt. Tranzystor 30-watowy. Stefan Paweł 7, Maria Stefan. Ale nie idzie z niego wycisnąć 30-watów. 9 plusami. Stefan Myśmibórz. No i jeżeli sobie życzysz, to oczywiście powiem więcej o znaku okolicznościowym. Majki, do ciebie. Włączyć do tego, bo siedziałem po ciemku. Maria Stefan, SN 84 lot. No fajnie, to się cieszę, proszę ciebie. Że tutaj, że tak powiem, walczę, ale pan myśli morski. No i bardzo dobrze. A jeżeli chodzi o radio, o znak okolicznościowy, to 84 rocznica przelotu przez Atlantyk litewskiego samolotu, małego samolotu z dwoma pilotami na pokładzie. Trzeba ustawić na tym, żeby...